Hej, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie w pierwszym odcinku z First Looka, wilkołaków do The Sims 4, najnowszego pakietu, tak! No hejka kochani, powinienem jakoś zaryczeć. Rawrrr. Boże, dramat. W każdym razie witam was dzisiaj w pierwszym odcinku z First Looka, z wilkołaków, The Sims 4, pakiet rozgrywki wilkołaki, jak kto woli. Na samym początku oczywiście chciałbym podziękować iCreatorNetwork za dostarczenie mi wcześniejszego dostępu do gry. A teraz porozmawiam sobie trochę o rozdaniu tego pakietu, więc jeżeli chcecie sobie wygrać ten pakiet, to zostańcie, a jeżeli nie, to tutaj na ekranie pojawi wam się minuta, do której powinniście przesunąć i idźcie tam i wtedy zacznie się First Look. Okej, zatem rozdanie. Będą dwa sposoby na wygranie kodu. Jeżeli weźmiecie udział w dwóch tych rozdaniach, to będziecie oczywiście mieli podwojone szanse. Jedno rozdanie odbędzie się na Instagramie, a drugie odbędzie się na Discordzie. I co musicie zrobić? Zacznijmy od rozdania z Instagramem. Jest to w sumie bardzo proste, najważniejszą rzeczą, żebyście mnie zaobserwowali na moim Instagramie KOSmo i następnie pod ostatnim zdjęciem napisali biorę udział, czy cokolwiek, po prostu żebym widział, że wzięliście udział. Tak samo zresztą jest na Discordzie, do którego link jest w opisie. Pierwszą rzeczą to zaakceptujecie regulamin, następnie wejdziecie sobie na kanał Rozdanie Wilkołaki i tutaj napiszecie sobie biorę udział. No i ostatnią w sumie najważniejszą rzeczą jest to, że musicie subskrybować mój kanał i w komentarzu napisać swój nick z Discorda. O tak, jeżeli wzięliście w dwóch rozdaniach udział, żebym po prostu wiedział, gdzie się do was odezwać i to tyle, proste. No dobra, jak już o rozdaniu pogadane, to zacznijmy od naszego First Looka. Na samym początku zajmiemy się trybem budowania, kupowania oraz kasem i zacznijmy sobie od kasa w tym przypadku. Zobaczymy, jakie nowe obiekty w najnowszym pakiecie doszły. Mam nadzieję, że będą one fajne, liczę na sporo i zaczniemy sobie oczywiście od kobiet, bo gwarantuję, że rzeczy dla kobiet będą najfajniejsze. Akurat nam się jakieś wilkołaczki wylosowały, ciekawe. Więc zacznijmy sobie od nowych rzeczy, które mamy. Podobno większość rzeczy ma być w tym pakiecie w ogóle bardzo unisex i ma być w takim stylu grunge, wiecie, takie jakieś porozdrapywane te rzeczy nieestetyczne. Jakaś taka kamizelka spod koszulką, tutaj jakaś taka koszulka. Okej, o ładne to jest, ładne kolory ma, że tak powiem, niektóre mają, naprawdę, więc naprawdę spoko. Wydaje mi się, że to będzie dosyć często noszona przez moje simki rzecz. Dalej mamy bluzę, taką z wilkołakiem narysowaną, jak widzicie zresztą. Ładna, estetyczna. Koszulkę, a raczej koszulkę i nad nią jeansową kurtkę. To jest taki standardzik, ale oczywiście wszystko w większości z motywem wilkołaków, chociaż to na przykład nie, więc spoko. Dalej mamy bluzę. Fajnie, że to jest takie troszeczkę innym stylu i też jest to ładne, a nie tylko wiecie, bo na przykład rzeczy w wampirach były dosyć mocno nakierowane na taki mega mroczny styl i nie do końca dałoby się ich użyć w normalnych outfitach, a to na przykład, czy to o, taki fajny, taka fajna kamizelka, no na spokojnie wydaje mi się, można je będzie użyć w jakimś takim normalnym stroju, więc spoko. To też, co prawda według mnie to trochę już takie, wiecie, no nie do końca się ludzie teraz tak ubierają, natomiast spoko. O, to jest bardzo fajna koszula. Ej, to jest mega cool, to mi się podoba, słuchajcie. Są rzeczy lepsze i gorsze, no ale spodziewam się, że tutaj akurat nie będzie dla mnie rzeczy po prostu takich, wiecie, idealnych, no bo po prostu to nie jest mój styl, ja takich rzeczy nie lubię, ale chodzi o to właśnie w pakietach i tak dalej, żeby to były dla różnych osób rzeczy. O, to na przykład bardzo fajne, ubrałbym komuś, to spoko. Więc spoko też jest to, że są takie faktycznie w takim stylu te rzeczy, ale też zupełnie inne, jak na przykład to czy to, no nie? Że można sobie to jakoś dopasować, czy na przykład to by bardziej do na przykład wiejskiej ślanki pasowało, no nie? I na samym końcu taka obdrapana koszulka. Okej. No powiem wam, że ładne. I no to nie jest mój faworyt. No nie jest to mój faworyt, trzeba przyznać. Zobaczmy, chyba najbardziej mi się podobało to z wszystkich rzeczy, które się tu pojawiły. No ewidentnie. Przejdźmy zatem do dołów strojów. Spodnie chyba z wyższym stanem, oczywiście, że tak. Fajne. Na spokojnie moje simki będą je nosiły. Tutaj mamy bardziej, też ważne z wysokim stanem, takie bardziej jak widzicie dzwonowate, bardzo rozwalone. Tutaj też z wyższym stanem i bardziej obcisłe, niezbyt mi się podobają, nie mój klimat. Spódniczka, okej, cool, myślę, że nawet spoko. Spodenki, ciekawie z tyłu wyglądają, rzekłbym, ciekawe spodenki. Dalej mamy spódnicę z jakąś taką bluzą przewieszoną. No nie jest to mój styl, no muszę przyznać. I spodnie pobrudzone i niektóre niepobrudzone, takie rozerwane jakby po prostu, nie wiem, wilkołak ugryzł. Ale ważne, że pasują te rzeczy do wilkołaków, więc to jest spoko. I na całe ciało taki strój trochę bezdomnego, można powiedzieć. Fajnie, jak chce się bezdomnego zrobić, to można w końcu. To jest ciekawe, z jakimiś tutaj ziołami. Interesujący strój. I dalej mamy koszulkę z bluzą przewieszoną, albo raczej sukienkę z bluzą przewieszoną. Wszystko oczywiście w wilkołaczym klimacie, ale nie tylko, bo można normalnie na przykład to ubrać sobie, no nie? Więc jest gicior, ewidentnie. To też nie brzydkie. Naprawdę są, słuchajcie, można to jakieś takie perełki wyciągnąć gdzieniegdzie. To też fajne, ej, to jest mega fajny strój. Jaki ładny. O Jesus. Bardzo ładny. Dalej mamy taki strój. Okej. No powiem, że są perełki, ale teraz sobie zdam sprawę, bo to mi się najbardziej podoba z tych wszystkich strojów. Zdam sobie sprawę, że nie pokazałem wam zupełnie włosów dla Simek, więc może przejdźmy do tego, bo to też jest ważne. No i tutaj się dzieje, proszę państwa, mamy takie włosy mulet, które mi się mega akurat podobają, bo sam mam podobne teraz, więc why not? Dlaczego miałby się mi nie podobać? Tutaj jakaś taka, no taka prosta fryzura z grzywką, jak widzicie. Dłuższe, kręcone włosy. Oczywiście będę pokazał kolory, chociaż no kolory to wiadomo, są już nam znajome. Tutaj takie z grzywką. To są ładne włosy bardzo. Podobają mi się. I tutaj ta sama fryzura, tylko oczywiście w szalonych wariantach kolorystycznych, to też jest potrzebne. Ta sama i również w szalonych wariantach kolorystycznych. A ta czym się różni? Aha, dosłownie czymkolwiek? Nie wiem, chyba nie. Mam wrażenie, że zupełnie się nie różni. I taka, ta też ładna. Jaka piękna jest ta fryzura. Ej, to jest moja ulubiona fryzura. Niech zostanie, jest śliczna. Nakryć głowy brak. Z dodatków widzę, że mamy kolczyk w nosie podwójny taki i z drugiej strony... Mamy też, akurat muszę zmienić fryzurę, żeby pokazać wam kolczyki z pieskową łapką. Rozebrać, żeby naszyjnik pokazać. Naszyjnik takowy, jak widzicie. Widać, wszystko jest elementem wilkołaczym i taki jeszcze z księżycem. Okej, nie będę ci tutaj zabierał tej pięknej fryzury, bo jest śliczna. Czy będzie makijaż? Nie sądzę, że będziemy mieć, słuchajcie, makijaż, raczej nic się takiego nie wydarzy. Natomiast mamy nową opcję, czyli jak widzicie bardzo dużo różnych, przeróżnych blizn na twarzy. Od ugryzienia, od jakiegoś, nie wiem, dotknięcia łapą czy coś. Tak to wygląda zresztą, jak widzicie, więc bardzo fajnie. Czy ona wchodzi na... Nie, myślę, że ta blizna wchodzi na oczy jakoś. I mamy tutaj też blizny na oku, więc spoko, że to zostało dodane. To jest akurat bardzo realistyczne, wilkołaki mogłyby takie rzeczy zrobić. Z dodatków mamy kilka rzeczy, kilka bransoletek, jak widzicie. Tu jest bandaż chyba, albo jakaś taka rękawiczko, podobne coś. Wygląda trochę na bandaż, ale nie wiem, czy to jest bandaż. Chyba bandaż. Mamy pierścionek jeden, taki malulki. Można go zobaczyć tutaj, przy paznokciach. A to są takie wilkołacze pazury. Mocne, na wilkołaczej rączce, ale to zaraz. No, oczywiście więcej pierścionków. Mamy leginsy, które można normalnie też nosić w sumie jako spodnie, jak widać. I tu już mamy wilkołacze pazurki wszystkie. No widać, że te są takie dziwnie nienaturalne, więc ewidentnie dla wilkołaka. Ale to już takie normalne bardziej, no i to też dla wilkołaka. Także mamy 4 nowe pazury. I butów mamy nowe 3, trampki. W sumie spoko te trampki, trochę brudne, ale to jest dość realistyczne. Nie mieliśmy takich plain, po prostu czarnych trampek, bardzo fajne. Takie bardziej masywne buty, martenso podobne, glanowe. I takie rozerwane dla wilkołaka. Spoko. I teraz zobaczymy sobie, jak to wygląda u mężczyzn, ale będziemy patrzeć sobie u kobiety. Jeżeli chodzi o włosy, mamy to samo. Jeżeli chodzi o dodatki, nie sądzę, że coś się zmieni. Natomiast zobaczmy, czy zmieni się coś. Nie zmieni się kompletnie nic, jeżeli chodzi o rzeczy dla mężczyzn, bo wszystko z tego, co widzę, zostało zrobione... Tak, tylko po prostu jest niektórych rzeczy mniej, ale tak to wszystkie mogą takie same mieć jak kobiety, mężczyźni. Zobaczmy, jeżeli chodzi na całe ciało, nic nowego nie ma i jeżeli chodzi o spodnie, to nic nowego nie ma, więc tak jak się w sumie spodziewałem, dla mężczyzn nie ma nowych ubrań, wszystko jest jakby dla tych obydwu płci. No dobra, ale zobaczmy zatem, jak to wygląda u innych grup wiekowych. Czy coś tu się zmieniło? Zmieniło się, mamy taki wilkołaczy strój dla małego bobaska. That's cool. I o Jezu, to jest jakieś słodkie, nie mogę, widziałem to już wcześniej, a o jakie super, ale teraz dopiero widzę na żywo w grze i wygląda to elegancko, estetycznie. Zobaczmy sobie, jak wygląda, obuwie to jest z wilkołaków? Nie, więc tylko tyle, jeżeli chodzi o małe dzieciątka, najprawdopodobniej pewnie fryzury jakieś będą przekonwertowane, a dziwo nie są. Zobaczmy, jak to wygląda zatem u dzieci. Małych. Mamy koszulkę taką, a raczej taki sweterek z koszulą pod. No niekoniecznie coś ciekawego i taki swetero, coś podobny również. Też nie moje klimaty. Jeżeli chodzi o całe ciało, to nic. Tutaj takie spodenki, to podobne do tych, co mogą mieć rodzice. Takie brudne dosyć, więc widać, że tutaj dziecko już może być wilkołakiem. No i Jeżeli chodzi o buty, to też nic nie ma nowego, więc tak powiem wam zupełnie szczerze, że niedużo tych rzeczy w kasie się znalazło. No ale przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli do zrobienia wilkołaka, bo tutaj przecież o to chodzi. Więc wchodzimy sobie, dodaj okultystycznego sima i wilkołaka. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Witam. Okej. Czyli tak wygląda jego ludzka forma. I tak wygląda jego forma wilkołacza. I co my możemy z tym wilkołakiem to zrobić? Możemy mu zwiększyć buźkę. Ciekawe, czy to jakoś sobie odpowiadało. Za co się mogę łapać? Tu jakoś. Bo jestem ciekawy, czy można zrobić tego, wiecie, wilkołaka, który jest groźny i przerażający, a nie wygląda jak pies mojej babci. O. O. O no. To zmienia jego twarz tutaj też. No to będzie ciężkie. W sensie, wiecie. A nie, mogę połączyć postać Sima. Mogę rozłączyć, czyli nie będzie to się wtedy zmieniać. No to spoko. Tak, fajnie sobie wyje. No i oczywiście wilkołaki mogą mieć takie same dosłownie ubrania. Tak, nic tu się nie zmienia. I oczywiście możemy tak samo, słuchajcie, wilkołaki malować. Tak jak psy i koty. Na przykład, patrzcie. Mogę sobie napisać KOSmo. KOSmy. O. Aha, okej. Więc osoby, które mają psy i koty, no to już będą znały po prostu ten mechanizm cały, no nie? I mamy tutaj różne, jak widzicie, wilkołaki do wyboru, do koloru i ma on swój wilkołaczy ryk. No te wilkołaki dla mnie nadal są bardzo mocno takie psiowe. No nie powiecie, że nie są psiowe, bo są po prostu mega psiowe. I można różne rzeczy wybierać, ale no są one bardzo łagodne. Natomiast wiem, że osoby, które ogarniają galerię, zrobią z tych wilkołaków coś... zęby. Zrobią z tych wilkołaków coś po prostu, co będzie warto zobaczyć, więc czekam po prostu na to. Mamy podbródek, no wszystko można zrobić, słuchajcie, tak jak chcemy do wyboru, do koloru, ale jeżeli chodzi o dodatki, to również wilkołaczy, no i ubrania też, także tak wygląda, słuchajcie, to możemy oczywiście tutaj wszystko robić, pewnie powiększać, pomniejszać i tak dalej i zrobić z niego po prostu bardziej wilkołaczego wilkołaka, więc cool. Myślę, że jeżeli ogarniacie kasę, ogarniacie malowanie, to będzie można naprawdę coś fajnego z tym zrobić. Dobra, i wejdźmy zatem jeszcze, zobaczmy, czy są jakieś nowe cechy. Na pewno jest nowa aspiracja, jest to aspiracja wilkołak. Ci simowie otrzymują początkową energię do relacji, pozytywną lub negatywną, w zależności od ich zachowania. Po przedstawieniu się wilkołakowi, ok. Mamy cechę bonusową księżycowy powiernik. Jeżeli chodzi o nowe cechy, to zupełnie szczerze wam powiem, nic nowego nie widziałem, więc teraz przejdźmy do tego, co nas bardziej ciekawi, czyli do trybu budowania i kupowania. Mamy zatem Moonwood Mill, które tak śmiesznie, patrzcie, jakie się będzie robiło, pokażesz się, o, taka wilkołacza krecha po prostu z pazur. I wejdźmy sobie do jakiejkolwiek parceli, którą możemy kupić. Tak wygląda nasze miasto, więc zobaczmy po prostu na tej działce, co tu się zaprezentuje. Wracam zatem z wszystkimi obiektami, które pojawiają się w najnowszym pakiecie. Zacznijmy sobie od prawej strony. Mamy biurko, tak mi się wydaje, że to jest biurko, w oczywiście różnych wątach kolorystycznych, no oczywiście bardzo pasujących klimatem, jakby ja się nie spodziewam niesamowicie jak nowoczesnych i pięknych rzeczy, ale te mają w sobie mega swój klimat, ponieważ wyglądają jak zrobione z innych rzeczy, na przykład jak to biurko, które zrobią z jakiejś palety, z jakiejś kawałka innej szafki i z drzwi. Uważam, że to jest mega kreatywne i naprawdę wygląda mega cool. Tu mamy, jak widzicie, biurko, które podtrzymuje książkę. To jest takie po prostu mega realistyczne i to mi się po prostu w tym pakiecie właśnie podoba. Tutaj taki pieniek obrośnięty już grzybami, więc jest ostro. Następnie mamy kanapę zrobioną z wszystkich możliwych po prostu części i... jakkolwiek to brzmi, ale to tak mega pasuje do tego pakietu, że aż chce się na to patrzeć jakoś, tak? Tutaj mamy krzesło kolejne, takie bardzo amerykańskie, skórzane, ale też jakby jakieś tam obdrapane i w ogóle. Dalej mamy jakieś opony, z których jest zrobiona jakaś mała trampolina, nie wiem w sumie tak to wygląda, jakby jakaś trampolina dla mojego bachorka była, szkoda, fajnie, bo gdybym mógł na przykład mały bachorek się na niej, wiecie, skakać, ale no nie jest to raczej możliwe. Mamy łóżko dla małego bachorka również, proszę bardzo, tak wygląda. Ładne, ja lubię te łóżka z pakietów, one są takie estetyczne i też widać, że jest takie zbudowane, więc fajnie. Krzok, no normalnie krzak, w którym można pewnie sikać i tak dalej, różne rzeczy robić. Łóżko piętrowe, a raczej góra łóżka piętrowego i można dodać dół, też wykonane właśnie samoistnie, tak samo zresztą jak to, jak wiecie, na jakichś paletach leży, więc że fajnie będzie można skomponować z niektórymi rzeczami już istniejącymi w grze. Tutaj mamy różne obrazki i różne rzeczy, które można zawiesić na ścianach, bardzo mi się podoba ta sala w szczególności, zadrapanie, wilkołacze, jak widać różne, przeróżne, jako akcesorium na ścianę, dalej kwiatki, kwiatki w jakiejś takiej półbeczce, można powiedzieć, coś takiego. Ładne kolory kwiatków mi się podobają. Tutaj te kwiatki mi się mega podobają. Są śliczne. Lubię takie kwiatki, których jest dużo i których jest dużo naraz, więc można fajnie sobie jakoś w ogródku je postawić. Nadzą się wszędzie. Tutaj takie kwiatki wiszące, na przykład pod oknem mogą wisieć, bardzo ładne. Wrzoski jakieś, nie wrzoski, pierdółki estetyczne, bardzo mi się podobają. Dalej ognisko zrobione z różnych rupieci, które są do wyrzucenia. Donica wielka, wielki, bardzo duży bar, jak widzicie, ze znakiem piesku nie sikaj tutaj, więc miejmy nadzieję, że wszystkie wilkołaki to zrozumieją. Tutaj są sprzęty do ćwiczeń różne, teleskop, który jest zarezerwowany dla wilkołaków tylko i wyłącznie. Mamy oczywiście teleskop, który doszedł w aktualizacji poprzedzającej ten pakiet, ale to jest inny teleskop. Dwa różne, jak widzicie, kolorystycznie dywany, jeden bardziej zniszczony, drugi ładniejszy, więc fajnie, że zrobili też dwie wersje. Dalej mamy na schodach różne zadrapania i... jakich schodach? Nie, chodziło mi o ziemi, po prostu na ziemi różne zadrapania. Książeczka, jakieś pierdółki, wiatrak, także jest dużo tutaj też pierdółek, jak widać. Gnom wilkołaczy, wkurzony bardzo, słodki. Tutaj grzyb rosnący w ogóle w jakiejś pozytywce, tak to wygląda. To jest w ogóle trochę brama garażowa, nawet nie mam pojęcia co to jest. Tak wygląda jak brama garażowa, po prostu lekko otwarta, lekko uchylona, więc będzie można zrobić spoko garaż w sumie z tym. Dalej takie duże, dziwne, mega zasłony, jak zresztą widzicie, które będą jakieś duże okna zasłaniać i po prostu jak się zasłoni, to nie widać nic totalnie. Lustereczko, ładne, można się zapytać, czy jest się pięknym, myślę, że powie, że tak. To troszeczkę mniej ładne, no bo niestety jest rozwalne pewnie, że tak powiem, jeden z wilkołaków dostał jakiejś furii i po prostu rozwalił dane lustro. Tutaj mamy obraz, jak widzicie, wampirów, które są po prostu przejechane pazurem, a w szczególności tutaj Vlada, więc może jakiś lore między wampirami a wilkołakami, liczę bardzo na to. Tutaj jakiś opis kwiatka i różnych innych zjawisk przyrodniczych. Dekoracjum na ścianę, takie bardzo, jak widzicie, psychodeliczne mam wrażenie, ładnie wygląda. Obrazek. Też ciekawy, jakichś takich filmów chyba o wilkołakach. O, piękna pani wilkołak, słodkie. Gitara w mordkę wilkołaka, przesłodka, jakby stworzyć jakiś zespół wilkołaczy, super by to było. Półka na książki, w oczywiście różnych wariantach kolorystycznych, oczywiście bardzo zniszczona, żeby widać było, że jest to używane przez wiele, wiele lat. Kolejna półka na książki zbudowana z pieńków. No fajnie, podoba mi się, idealnie do jakiegoś domu bezdomnego po prostu się to nadaje, a wiecie, że ja lubię takie rzeczy, więc dlaczego by takich rzeczy nie robić? A tutaj po prostu wyobraźcie sobie, mamy beczkę. I beczka jest i cool. Skrzynka na listę, wygląda trochę jak z jakiejś skrzynki z Ikei po prostu zrobiona. Lampa numero 1, taka industrialna. Lampa 2 też zrobiona z wszystkich możliwych części. Lampka malutka, biurkowa i lampka, słuchajcie, z latającą gwiazdką. Fun fakcik, ta lampka ma taki efekt, że jak położycie ją w pokoju waszego sima, to nie będzie ich nawiedzał potwór z podłóżka, więc bardzo ciekawe. Mały misio dla dzidzi, jeszcze jakaś zabawka dla dziecka, owca, jak widzicie. I w ogóle piękny, bardzo ładny, no może trochę obdrapany, ale w ogóle według mnie mega mi się podoba. Piękne łóżeczko dla dziecka. Czasami obdrapane mniej, czasami bardziej, ale ogólnie jest mega słodkie. W sensie dla niemowlaka, no nie? Półka, na której można położyć rzeczy przeróżne. Drewno do kominka trzymane w ten sposób. Tutaj jakieś łachmany i różne popsute rzeczy. Następnie schody industrialne. Drzwi, jak widzicie, no wszystko utrzymane w tym samym stylu. Drzwi wilkołacze, drzwi kolejne, proszę bardzo. Tutaj bardzo fajny zegarek, podoba mi się. Z motywem wilkołaka, jak wszędzie. Podłogi, jak widzicie, ściany. Bardzo mi się podoba ta podłoga. Myślę, że będę jej używał w wielu miejscach, ponieważ mimo tego, że wygląda taką zniszczoną, to ma ona taki swój klimat i mi się ona po prostu, nie wiem, widzi w jakiejś na przykład restauracji albo w jakiejś po prostu zwykłej kuchni czy coś. Myślę, że mega, mega spoko. Zupełnie serio powiem wam to. Dalej mamy, jak widzicie, płoty, różne pieńki, różne rzeczy i bardzo ciekawą rzecz, czyli taką wielką przyczepę, do której można wsadzić bar i mieć tutaj bar, ale również można na przykład wsadzić tutaj łóżko i zrobić z tego na przykład mały domek mieszkalny. Patrzcie, jak to się będzie fajnie znapować, tylko niech ja wyłączę BB Move Objects. Normalnie jak chcę, mogę sobie tutaj na przykład łóżko postawić, to jest funkcjonalne, tutaj właśnie mogą różne rzeczy robić. Ciekawe, czy mogę tam na przykład zrobić łazienkę. Trzeba będzie popróbować, słuchajcie, trzeba będzie popróbować. Dalej mamy specjalny obiekt funkcjonalny, jest to wejście do tuneli pod Moonwood Mill i nasze wilkołaki, słuchajcie, będą mogły do tych tuneli wchodzić. Tutaj też na przykład będzie można się przemieszczać poprzez te tunele, więc zobaczymy to, jak będziemy już grać. I 3 nowe pokrycia dachowe. I tak wygląda tryb budowania i kupowania. Jeszcze zobaczymy sobie gotowe pokoje, które stworzyło EA, żeby zaprezentować nam rzeczy, które są możliwe tutaj do zrobienia. Taki pusty pokój, nic szczególnego. Dalej mamy pokój za 7000, różowy. No za dużo tutaj z tych wilkołaków nie wykorzystali, więc liczę po prostu na wasze umiejętności. O, ten mi się najbardziej podoba, ale i tak nie jest to pokój najlepszy. Więc tak jak mówię, liczę na wasze umiejętności, zupełnie szczerze, bo no te są, że tak powiem, średnie. Szkoda, że nie ma rzeczy kuchennych zbyt wielu, bo ja zawsze liczę na kuchnię, bo wydaje mi się, że kuchni jest za mało, a tutaj mamy tylko tak naprawdę tyle rzeczy, więc no nieciekawie. No i słuchajcie, czekam na opinie wasze, co tutaj się wydarzyło. Na pewno nie jest to rzecz typowa, ale tego się w sumie spodziewaliśmy, że nie będą te rzeczy typowe, tylko będą to po prostu rzeczy typowe dla tego pakietu, no nie? A nie typowe, ogólne, ikeowe i piękne. Więc wydaje mi się, że dobrze odwzorowano klimat, który tutaj po prostu oni chcieli stworzyć, ale wydajcie znać, co wy sądzicie, czy dla samego budowania i kupowania Ikasa kupilibyście ten pakiet? Ja myślę, że nie, ale zobaczymy, bo tutaj przecież chodzi o rozgrywkę. Także ja zapraszam was już na następne odcinki, moi kochani. Widzimy się już bardzo, bardzo niedługo. A na razie dziękuję za oglądanie tego pierwszego odcinka, nagrałem go o 3 w nocy, więc jeżeli pierdziłem jakieś głupoty, to wybaczcie mi, ale praca na sobie by się sama nie napisała, więc tak to wygląda. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz pod tym filmem i pamiętajcie o konkursie na wygranie kodów do wilkołaków 2. Także ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, do następnego, kochani, i pa pa!